Wydawnictwo SQN przedstawia Marcin Mortka. Powrót do gryfa. Czyta Filip Kosior. Produkcja audioteka. Serdecznie dziękuję Mateuszowi Zanto, który podsunął mi pewien bardzo ciekawy pomysł fabularny na poznańskich targach książki wiosną 2023 roku. Rozdział pierwszy. Znowu śpiewały. Churalny skrzek z dziesiątek gardzieli przenikał przez zbudowane z dębowych belek i uszczelnione mchem oraz gliną ściany karczmy pod kaprawym gryfem. Naszego domu, jednocześnie interesu. Przedzierał się przez trzask ognia w kominku oraz rytmiczny stuk od noża o deskę i całkiem zagłuszał cichy szelest, z jakim płatki śniegu opadały na parapet za oknem. Swego czasu mój ulubiony odgłos, jakże rzadko słyszany w zatłoczonej na ogół karczmie. Przez moment próbowałem ignorować zamieszanie i pracowicie stawiałem literę za literą, ale wnet w chór głosów wdarły się uderzenia bębna. Zacisnąłem zęby i próbowałem pisać dalej, ale już dwa słowa później na arkuszu pergaminu rozlała mi się plama atramentu. Jasna cholera. Warknąłem i najostrożniej, jak umiałem, starłem ją kciukiem. Mama to mówi, zaczął siedzący po przeciwnej stronie stołu nut, ale przerwałem mu pospiesznie. Och, ja doskonale wiem, co mówi mama. Słyszę to ostatnio dość często. A co ty tu właściwie robisz? Spojrzałem na synka przenikliwie, ale ten jedynie wzruszył ramionkami i wydał usta. Nic, powiedział. Siedzę sobie. Szeroko otwarte błękitne oczy, rozczochrane jasne włosy i okrągła buzia, mieniąca się złotem w blasku ognia w kominku. Czyniła go podobnym do psotnego chochlika z bajek. Było to skojarzenie całkiem trafne, bo nut w istocie wiele większy od chochlika nie był, a wrodzona pomysłowość, potężniająca z dnia na dzień wyobraźnia i całkowita nieznajomość prawideł rządzących światem, zamieniały go w łobuza, jakiego moja karczma jeszcze nie widziała. W sumie powinienem więc się cieszyć, że nut przynajmniej przez chwilę siedzi nieruchomo. Mógłby przecież dla przykładu próbować wepchnąć paprocha do studni lub uruchomić rzekomo dokończoną katapultę grama, ale ojcowski instynkt rozbujał dzwonek alarmowy. Siedzisz sobie, powtórzyłem. A czemu? Bo myślę. Dzwon kołysał się coraz szybciej. Myślisz? A o czym? spytałem, nie zdając sobie kompletnie sprawy z tego, że nagle zacząłem mówić nieco wyższym głosem. Pewnie coś planujesz? Co tę nową wymyślasz? Od razu chciałem ci powiedzieć, młody człowieku, że nie wolno wyciągać narzędzi wujka Grama ani pukać do pszczół wujka Eliacha. Zwłaszcza zaś owymi narzędziami. Ale ja o wujku myślę, rzekł poważnie Nud i pokazał mi kości z dziwacznymi symbolami, którymi czasem bawił się Gram. Poznalazłem dzisiaj. W budzie paplocha. Och, nie zgub ich, złagodniałem. Wujek Gram bardzo je lubi, choć nie wiem dlaczego. Za nim tęsknisz, tak? Nie. Za wszystkimi. Bo wujek Grzychłoń tak fajnie opowiada A wujek Eliach pokazuje dziwne zecy na palcach A wujek Glam pluje i zawsze tlafia Nie ma wujków, jest nuda Kiedy wrócą? Gdzie oni są? Wsunąłem łabędzie pióro do kałamarza i westchnąłem Nie wiem, synku Odpowiedziałem Ale myślę, że za tydzień już będą A ile to tydzień? Nud się ożywił Kilka dni Czyli więcej niż godzina? Troszkę — Do dopy! bąknął nut i zwiesił głowę. Naszła mnie ochota, by po ojcowsku zbesztać go za używanie wulgarnego słownictwa, ale moją tyradę musiałoby zwieńczyć tradycyjne pytanie — kto cię tego nauczył? A ja dobrze wiedziałem, kto za tym stoi. Bez wątpienia któryś z owych wujków, za którymi mój syn tak bardzo tęsknił, a o których ja się nieustannie martwiłem. — Nie przejmuj się — powiedziałem z udawanym ożywieniem. — Skąd może do babci i... Albo nie do babci, to może nie zaglądaj. Może akurat się modli z Ojczulkiem, Witalisem, albo co. Nie mógłbyś się pobawić z salią, Jedwinem? Tak, żeby chociaż ktoś cię miał na oku. Salia Jedwin poszli po chlust, odparł nut. — Mama powiedziała, ze mnie nie wolno, bo władzę nadzewa. Poszli po chrust? zamrugałem i spojrzałem przez okno. Między zawijasami szrono widziałem niebieskawy odcień nadciągającego zmroku. Kiedy? tydzień temu, albo dwa. Dodał nut po namyśle, drapiąc się po głowie. Pieśń, nieustannie wdzierająca się do gryfa wszystkimi możliwymi szczelinami, zaczęła zwolna wnikać mi do głowy. Dudnienie bębna i furalne wrzaski przyprawiały mnie o coraz bardziej bolesne łupanie pod czaszką. Sara! odezwałem się wstając. Wtedy uświadomiłem sobie, że od jakiegoś czasu nie słyszę stukotu noża, który jeszcze chwilę temu dobiegał z kuchni. Sara stała na progu oparta plecami o framugę, z ramionami założonymi na piersi i wpatrywała się we mnie. Jej spojrzenie zwiastowało, że czeka nas poważna rozmowa. Nie wyczytałem w nim gniewu, pretensji czy żalu, co jednakże tylko zaostrzyło mój niepokój. Sara miała bowiem nieobecną minę, a to oznaczało, że gruntownie przemyślała jakiś temat i miała już wyrobione zdanie. Pozostało jej tylko dobranie słów na początek. Co gorsza, dobrze wiedziałem, co zaraz usłyszę. Zanosiło się wszak na te rozmowę od kilku dobrych dni. Sara? Gdzie są Salia i Edwin? Spytałem, udając wzburzenie. Powinni być już w domu. Nie znoszę, gdy się włóczą o zmroku po dworze. Sara westchnęła ciężko, wytarła ręce w fartuch i usiadła po przeciwnej stronie ławy. Nuto druchowo wtulił się w jej ramię, jakby już wymyślił jakąś psotkę i starał się zawczasu zapewnić sobie przychylność mamy. Salia i Edwin są u goblinów powiedziała moja żona, powoli patrząc na padający śnieg. Nie trzeba więc się o nich martwić, co nadaje naszym nowym sąsiadom pewną wartość. Jak się tak porządnie zastanowić? W zasadzie jedyną. Strzeliło w kominku, aż iskry posypały się na kamienną posadzkę. No, nie przesadzałbym. Kurczowo uczepiłem się strzępka pozytywu. Współpremiercy zwierzaka są bardzo przyjaźni i życzliwi, choć mało kto umie cokolwiek powiedzieć po naszemu i dobrze, że dzieciaki spędzają wśród nich czas. Poznają inną kulturę, dzięki czemu inną kulturę powtórzyła Sara. Trzy gobliny zabłąkały się dziś do kuchni, przyniosły wody ze studni i narąbały drewna, co w sumie byłoby miłe, gdyby nie opluły przy tym podłogi. Potem jeden z nich pogryzł na kawałki moją ulubioną drewnianą miskę, a drugi zlizał pająka ze ściany. No, no tak, są różni. Bywa, że przestań bredzić, przerwała mi żona. Jak długo to jeszcze potrwa? Co? Co potrwa? Na dole, Edmund. Udawanie głupoty jest jeszcze gorsze od samej głupoty, a więc oszczędź mi, błagam Cię tych popisów. W spojrzeniu mojej żony błysnęła stal. Zadałam Ci bardzo prozaiczne pytanie i domagam się prostej odpowiedzi. Jak długo plemię zwierzaka będzie mieszkać w okolicy Gryfa? Plemię zwierzaka, zamieszkujące jak dotąd bagna Skrii, przywędrowało w nasze okolice jakieś trzy tygodnie temu. O czym sam zwierzak wiedział zawczasu i czego najwyraźniej nie mógł się doczekać. By zapewnić godziwy byt swoim pobratymcom, postanowił wrobić część naszej drużyny w napad na bank, a później, gdy to nie wyszło, całymi dniami na dachu gryfa wyczekiwał ich nadejścia. Uważałem zwierzaka za serdecznego przyjaciela, a przywiązanie do rodzinnego plemienia miałem za cechę godną podziwu i naśladowania. Ale naprawdę dałbym dużo, żeby ta cholerna paskuda uznała za stosowne uprzednio podzielić się informacją o ich przybyciu z kimkolwiek. Może życie ułożyłoby się wówczas nieco inaczej. Może przeklęta banda plujących na okrągło przybłęd rozłożyłaby się obozem gdzieś indziej. Może nie słyszelibyśmy ich śpiewów i walenia w bębny w losowych momentach doby, w tym również w samym środku nocy? Może podróżni nie zaczęliby omijać gryfa szerokim łukiem w obawie przed bandą skandujących niezrozumiałe słowa, skaczących wokół ogniska istot? Był środek zimy i do dnia wstąpienia Doli zostało jeszcze tylko kilka tygodni. O tej porze ruch na traktach zawsze był niewielki i bywało, że do karczmy zaglądali tylko miejscowi, ale nigdy wcześniej się nie zdarzyło, by przez dziesięć bitych dni nie odwiedził nas dosłownie nikt. Co więcej, widziałem podróżnych, którzy przejeżdżali nieodległym traktem. Niektórzy przyspieszali jeszcze na drodze, najwidoczniej ostrzeżeni przez znajomych, ale kilku dosłownie zawróciło sprzed bramy i zwiało w popłochu. Wyglądało na to, że plotka o plemieniu dzikuszów, które zamieszkało w okolicy Gryfa niesie się coraz dalej i potężnieje z każdą chwilą, a reputacja Gryfa kruszy się i osypuje. Szlag by to wszystko trafił. Bąknąłem, nie znajdując odpowiedzi. Bo przecież wcale nie pozostawałem w tej sprawie bierny. Do goblinów udałem się natychmiast po tym, jak zwierzak dostrzegł je z dachu. Powitałem je uroczyście jako krewnych mego przyjaciela i wskazałem im miejsce na obóz, co było pierwszym błędem. Tego samego wieczoru, chcąc dowiedzieć się czegoś o okolicznościach tak niezwykłej wizyty, zaprosiłem na wieczerze starszyznę plemienną, co okazało się kolejnym błędem. Półprzytomny z radości zwierzak nie zdołał bowiem mnie ostrzec, że pojęcie starszyzny wśród goblinów nie istnieje, przez co na wieczerze przyszli wszyscy. Dosłownie wszyscy. Podłogę szorowałem do wieczora następnego dnia, bo Sara oznajmiła, że nie ma najmniejszego zamiaru w tym uczestniczyć, po czym zatrzasnęła się w sypialni. Następne dni pokazały mi, że na tle innych goblinów zwierzak jest bardzo postępowy i przez lata spędzone wśród ludzi przyswoił sobie wiele umiejętności całkowicie rodakom obcych. Żaden z przybyszów, dla przykładu, nie potrafił skupić się długo na jednej czynności, chyba że miało to bezpośredni związek z rzemiosłem, zabawą czy podstawowymi funkcjami życiowymi. Sędziwa goblinka, która przypuszczalnie odgrywała w plemieniu rolę przywódczyni, bardzo szybko znudziła się rozmową na temat okoliczności, które zmusiły ich do opuszczenia Skryi, podobnie zresztą jak sam zwierzak, którego zmusiłem, by tłumaczył moje słowa. Goblinka, zaklasyfikowawszy mnie jako beznadziejnego nudziarza, zajęła się wierceniem dziur w przeznaczonym na fujarkę kawałku drewna, a zwierzak od tej pory zaczął zwiewać na mój widok. Nie zraziłem się tym i podejmowałem coraz to kolejne próby nawiązania kontaktu z goblinami, ale ci nie rozumieli naszej mowy albo po prostu nie chciało im się rozmawiać. Zagadnięci wskazywali mi miejsce przy sobie i pozwalalibym pomagał im w naprawianiu sieci rybackiej czy urabianiu gliny, ale do rozmów się nie kwapili. Dobrze wiedziałem, że gobliny, w przeciwieństwie do ludzi, dysponują unikatową umiejętnością doświadczania chwili obecnej przez co ledwo pamiętają przeszłość i niechętnie rozważają przyszłość, ale nie sądziłem, że może to uczynić kontakt z nimi tak skomplikowanym. To nie jest odpowiedź, stwierdziła Sara. Wiem, wybuchnąłem. Oni są. Oni są jak rój szczepczeni, który co prawda nie kąsa i samą obecnością przegania osy, ale tak brzyczy, że zasnąć nie można, a sąsiedzi trzymają się z daleka. Ale ale jak ja mam z nimi rozmawiać? Walą w te bębny, drą mordy, skaczą albo śpią. Kiedy chcesz z nimi rozmawiać, uśmiechają się, klepią cię po plecach i powtarzają słowa, które im się podobają. Nikt z nich nie zna naszej mowy, a nawet gdyby znali, to i tak gówno by nam z tego przyszło, bo te przeklęte bagno nie zdają sobie sprawy z tego, że czeka nas jutro. Jak ja mam się dowiedzieć, kiedy się stąd wyniosą? Tego się spodziewałam. Oświadczyła moja żona i wstała. Również się poderwałem. Czego konkretnie? spytałem ze złością. Że rozłożysz ręce i zaczniesz się tłumaczyć. A co takiego twoim zdaniem powinienem zrobić? W tydzień nauczyć się ich mowy, albo w im poczucie czasu. Saro, nawet nudnie odróżnia godziny od tygodnia. Moje oczekiwania były najwyraźniej zawyżone. Ruszyła w stronę drzwi. Pospodziewałam się, że wstaniesz, wyjdziesz i rozwiążesz problem. Piadolenia to już się w życiu nasłuchałam i wiem, że naprawdę niewiele daje. Nie da się rozmawiać z goblinami! Wrzasnąłem na skraju rozpaczy. Próbowałem. To niemożliwe. Niemożliwe, tak? Sara uniosła brew i zdjęła z haka podbity futrem płaszcz. Urodziłeś kiedyś dziecko? Idziemy nut. Do goblinów? Zachwycony chłopiec poderwał się z miejsca. Oczywiście. Pokażę ci, mój mały, jak się załatwia problemy, które dorośli, zahartowani bojownicy o wolność Doliny uważają za niemożliwe do rozwiązania. Poczekajcie. Zawołałem. Idę z wami. Sara szła celowo powoli, niby po to, by trzymany za rękę nut mógł nadążyć, ale przeczuwałem, że chce mi zademonstrować, że wcale nie powodują nią żadne emocje, a problem, o który ja się rozbiłem, ona rozwiąże z marszu. Podążałem za nią, dopinając w pośpiechu korzuch i naciągając futrzaną czapkę i przeklinałem wściekle pod nosem, oczywiście nie na tyle głośno, bo usłyszał to synek. Walenie w bębny z każdą chwilą stawało się głośniejsze, ale drogę wskazywało oczywiście ogromne ognisko – wokół którego, jak co noc, podrygiwały ciemne, niskie i nieco pokraczne postacie. Wokół tancerzy zaj zebrał się krąg pozostałych, który nucił melodię bez słów bądź klaskał. Rytuał, który odprawiali dosłownie co noc, wydawał mi się z początku piękny i magiczny. Teraz, po upływie kilkunastu dni, miałem ochotę złapać za kij i rozpędzić tę przeklętą bandę na cztery strony świata. Co mnie, kurwa, naszłoby wpuszczać do tego bliny? Mamrotałem do siebie. Horda pieprzonych mułujadów, które ledwie pamiętają własne imiona. Ja pier... Tato, co mówisz? Oczka nuta błyszczały spod wielkiej futrzanej czapy. Nic, nic takiego. Pierwsze gobliny zauważyły nas z daleka i ruszyły ku nam pędem, wzniecając śnieżną kurzawę. Wnet otoczyły nas ze wszystkich stron, zachwycone i rozchichotane. Tadzibny! Jeden z nich, mężczyzna z długimi warkoczykami, na końcu których grzechotały drobne czaszki, zaklaskał. Ta -wibny. Powtórzyła goblinka w parwnej chuście na głowie, tupiąc i podskakując. — Ta, Wibny! — krzyknęły pozostałe. Ich jasne oczy błyszczały, a na szerokich twarzach z niskimi czołami, ostrymi nosami i wydatnymi kośćmi policzkowymi widniały rumieńce. Wydawali się rozradowani jak nigdy. I choć minutę temu nienawidziłem ich z całego serca, naraz znów poczułem do nich sympatię. Gobliny zaś jakby to wyczuwały. Zaczęły nas łapać za ręce i ciągnąć za sobą. — Dobrze, w porządku, cieszę się — powiedziała Sara, próbując się uwolnić. — Nie będziemy wam przeszkadzać w zabawie, moi drodzy. Wiem, że jest późno na rozmowę, ale chcemy ustalić jedną sprawę, krótką i zasadniczą. Kiedy wyjeżdżacie? — Tawibny! — zapewnił ją z powagą bezzębny staruszek i zaklaskał. — Tawibny! — krzyknęły inne gobliny. Dwa z nich z uporem ciągnęły Sarę w stronę ogniska, a dwa inne wślizgnęły się za nią i pchały ją naprzód. Któryś pochwycił oczącego nuta, a inny złapał mnie za ramię. Muzyka nabierała tempa, tancerze wirowali wokół płomieni, a reszta klaskała i skandowała jedno niezrozumiałe dla mnie słowo. Migotliwy blask ognia w regularnych odstępach czasu przecinały olbrzymie, roztańczone cienie. Gobliny tańczyły z niewysłowioną precyzją. — Nigdzie nie idę — opierała się Sara, nadal próbując się uśmiechać. — Rozmawiać chcę. Kiedy wyjeżdżacie? Kiedy ruszacie w drogę? — Wypowiadała każde słowo bardzo powoli, jakby to mogło goblinom pomóc w zrozumieniu. Te jednak nie słuchały jej wcale i z uporem pchały nas naprzód. Puśćcie mnie! Nie mam ochoty z wami tańcować! Chcę, żebyście sobie poszli, rozumiecie mnie? Idźcie sobie stąd! Tawibny! Wrzasnęły gobliny chórem, a tancerze wokół nieodległego ogniska odpowiedzieli im głośnym okrzykiem. Któryś zatańczył przed nami, wymachując łopoczącą pochodnią, inny przeskoczył nad płomieniami, wywołując wiwaty reszty, a ja złapałem się na tym, że naprawdę. Nie jestem już zły. Ten przeklęty taniec goblinów miał w sobie coś, co oddalało troski zarówno przeszłości, jak i przyszłości, a w to miejsce pozwalało wydobyć nieco bez troski z chwili bieżącej. Przestańcie mnie ciągnąć! W głosie Sary pojawił się niepokój. Nie chcę iść z wami! Zresztą ja was w ogóle tu nie chcę. Idźcie sobie, ruszajcie w drogę. Kiedy wyruszacie? Korciło mnie, by powiedzieć, a nie mówiłem. Czy też zrobić jakąś aluzję do jej uwagi o bohaterach doliny, ale doświadczenie życiowe nauczyło mnie, że byłaby to najgorsza ze wszystkich reakcji. Chichotałem więc w duchu do ale na zewnątrz przybrałem należycie zaniepokojoną minę i cierpliwie pozwalałem, by gobliny wlekły nas naprzód. Byłem przekonany, że nie dzieje się nic złego, i czułem, że w zasadzie w każdej chwili możemy im uciec, ale w sumie ciekawiło mnie, co tym razem strzeliło im do głów. Zwierzak! Sara krzyczała coraz bardziej piskliwie. Gdzie jest zwierzak? Zwierzak, chodź tu i wytłumacz tym baranom, by zwijali manatki. Edmund, gdzie jest zwierzak? Nie widziałem go od paru dni, odkrzyknąłem. Mówiłem ci. W oczach mojej żony błysnęła frustracja. Przeczuwałem, że zaraz eksploduje i ofuknie mnie o to, że nie wiem, gdzie się zwierzak podziewa, albo o coś równie absurdalnego. Ale z opresji uratowali mnie Edwin i Salia. Mamo, tato. Wołali biegnąc ku nam od wielkiego ogniska. Oboje byli zarumienieni i roześmiani, a salia miała nawet na głowie barwną goblińską chustę. Wreszcie jesteście! Salia wskoczyła mi w ramiona z takim impetem, że o mało się nie przewróciłem na śnieg. A Edwin złapał Sarę za ręce i okręcił ją wokół własnej osi. Gobliny odskoczyły i klaskały, podrygując w rytm bębnów. Muzyka dudniła radośnie. Gdzie wyście się podziewali? Zbeształa ich odruchowo Sara. Salia, co ty masz na głowie? Przecież zmarzniesz. Tawibny! Tawibny! skandowały gobliny. Edmund. Sara spojrzała na mnie z mieszaniną rozpaczy i desperacji. O co im do cholery chodzi? Pojęcia nie mam, przyznałem. A więc pozwólmy się im zaprowadzić tam, gdzie nas ciągną. Coś czuję, że w przeciwnym razie nie dadzą nam spokoju. Tata ma rację. Salia wesoło podskakiwała. Musicie to zobaczyć. Nie macie pojęcia, co te gobliny wymyśliły, dodał Edwin. Sara westchnęła z udręką i poddała się woli otaczającego nas tłumu rosnącego z każdą chwilą. — Ta! Wib! myl! wołały chórem i klaskały, ciągnąc nas i popychając jednocześnie, a my szliśmy bezwolnie brnąc w śniegu do połowy łydek. Po chwili minęliśmy Kuźnie Grama, a potem Pasie Eliacha. Blask ogniska słabł z każdą chwilą, aż w końcu jedynym źródłem światła stały się trzymane przez gobliny pochodnie. Kilkanaście kroków dalej, na białej, skrzącej w blasku płomieni połaci śniegu, zamajaczyła ogromna, czarna, niemalże kwadratowa plama, za którą piętrzyły się pagórki, których tam wcześniej nie widziałem. Zamrugałem z niedowierzaniem i przyspieszyłem, a po kilkunastu krokach stanąłem na krawędzi wielkiego wykopu o głębokości przynajmniej dwóch metrów. Nasza asysta naraz ucichła i wszystkie gobliny wbiły wzrok we mnie i w Sarę. Tawibny! Oznajmił z powagą goblin staruszek. I wtedy mnie olśniło. Staw rybny wykrztusiłem. Te dranie wykopały nam staw rybny. W sumie wolałem saunę, ale może być. Staw rybny, nie wierzę. Pokręciłem głową oszołomiony. Nie miałem pojęcia, jak tego dokonali. Srogi mróz wszak trzymał od dwóch tygodni. Ale z drugiej strony byli przecież bagiennym plemieniem i zapewne doskonale radzili sobie z każdym rodzajem podłoża. Spojrzałem na Sarę, która przygryzała wargę, ze wszystkich sił, usiłując utrzymać niechętną minę. Czyli trzeba było aż plemienia goblinów, by zrobić to, czego wam się od roku nie udało? burknęła z udawaną opryskliwością. Bandaleni. Staw rybny powtórzyłem i pokręciłem głową. Będziemy mieli prawdziwy staw rybny. — Tawibny! — pokiwał staruszek głową. — Tawibny! — wrzasnęła cała reszta z entuzjazmem, klaszcząc, podskakując i padając sobie w objęcia. Wiedziałem, że w ten oto przedziwny i nieoczekiwany sposób plemię zwierzaka chciało nam podziękować za uciążliwą gościnę i niespodziewanie urzekła mnie ich szczera radość. Gniew i pretensje nagle wyparowały. Złapałem nadal boczącą się Sarę za rękę, zadupałem i wykrzyknąłem z entuzjazmem. — Tawibny! — — Dawibny! — Zawyły gobliny. Edmund! wrzasnęła Sara, co ty robisz do cholery? Nie zwracałem uwagi na jej protesty. Trzymając mocno jej dłoń pobiegłem w kierunku ogniska, wokół którego nadal trwały dzikie tańce. Obok podskakiwał nut, za nami biegli salia i jedwina dalej, cała reszta naszej asysty. W mig wmieszaliśmy się w krąg tancerzy, co ci powitali piskami radości. Czułem, jak Sara mięknie, aż wreszcie sama ulega atmosferze chwili, a na jej zaróżowionej od i mrozu twarzy pojawia się nieśmiały uśmiech. Chwilę później oparła dłoń na moim ramieniu, a ja objąłem ją w pół i zawirowaliśmy w tańcu jak za młodu. Ogień huczał, bębny dudniły, świat pląsał wokół nas. Przemknął mi gdzieś nut, przytupujący za rozpromienioną starą goblinką w barwnej chuście Dojrzałem w przelocie salię, skaczącą wesoło z młodą rodaczką zwierzaka i jedwina, który wmieszał się w tłum wojowników i wraz z nimi klaskał do rytmu, ale skupić się mogłem jedynie na twarzy Sary i jej błyszczących oczach, w których na próżno było szukać wcześniejszych pretensji. Jej usta nagle drgnęły. Nie musiałem słyszeć, by wiedzieć, co chce powiedzieć. – Wariat z ciebie. – Skoro działa, nie spodziewaj się zmian – Odpowiedziałem i nachyliłem się, by pocałować jej ciepłe, wilgotne usta. Sara bynajmniej nie miała nic przeciwko. W głębi serca czułem, że kryzys minął. Całowaliśmy się delikatnie, z czułością, jak zawsze wtedy, gdy chcieliśmy sobie nawzajem podziękować za każdą przeżywaną wspólnie chwilę. Chyba się przy tym zatrzymaliśmy, chyba też się troszkę zapomnieliśmy, bo nagle zdałem sobie sprawę, że ucichły zarówno bębny, jak i rytmiczne pokrzykiwania całego plemienia. Niechętnie przerwałem pocałunek i rozejrzałem się dokoła. Gobliny obojga płci stały nieruchomo i wpatrywały się w nas szeroko otwartymi oczami, a niektóre rozdziawiły przy tym usta. Zapadła cisza tak głęboka, że słyszałem jedynie trzask płomieni. Skądś pojawiła się salia, a po niej Edwin ciągnący nuta za rękę. Musicie tak przy innych? syknął. Przecież to obleśne. I gobliny się gapią! dodała z niepokojem salia. Chyba zrobiliście coś nie tak? Edmund, szepnęła Sara z niepokojem. Co tu się dzieje? Nie mam pojęcia, powiedziałem zgodnie z prawdą, ale chyba nic złego. W oczach goblinów widziałem bowiem mieszaninę zdziwienia, fascynacji i niedowierzania. Cisza przeciągała się jeszcze przez chwilę, aż któraś z goblinek podeszła do nas i powiedziała coś szybko we własnej, całkowicie dla nas niezrozumiałej mowie. Gestykulowała przy tym obficie, wskazując nasze twarze, czy też może... usta? Sara rozgryzła ją jako pierwsza. — Jej chyba chodzi o to, że się całowaliśmy — wyszeptała. — A nie mówiłem? Fuj! — skrzywił się Edwin. Goblinka podeszła bliżej, szczerze zafascynowana i powiedziała jeszcze kilka słów, a potem wykonała obiema dłońmi gest, jakby chciała przybliżyć nasze głowy do siebie. Że co? zdumiała się Sara. Mamy to zrobić jeszcze raz? Pocałowała mnie przelotnie w usta. Tak? O to ci chodziło? Goblinka pokiwała z entuzjazmem głową, a potem powtórzyła swój gest. Jeszcze raz, tak? Dłużej. Nie był to szczególnie autentyczny pocałunek, bo świadomość, że obserwuje nas całe plenie goblinów, odarło chwilę z resztek intymności, ale obserwatorom wystarczył on w zupełności. Gdy nasze usta się rozłączyły, wybuchła oszałamiająca wprost wrzawa, po czym bębny znów zawibrowały, a gobliny puściły się w dziki tan. Tym razem jednak trudno się było w ich pląsie doszukać jakiejkolwiek harmonii, bo tancerze co chwila przerywali dzikie podskoki, by przypaść do kogokolwiek, wymienić namiętny pocałunek i znów puścić się w tan. Ewidentny brak doświadczenia i celności rekompensowali sobie entuzjazmem, a kolory tuszce nie dodawał fakt, że różnice płci czy wieku nie stanowiły dla goblinów żadnej przeszkody. Przyglądaliśmy się temu z niedowierzaniem i fascynacją. Czy to możliwe, Sara odkasznęła. Czy to możliwe, że oni nigdy. nigdy wcześniej się nie całowali? Trudno w to uwierzyć, ale. Chyba nie, bąknąłem. I po coście im to pokazywali, mruknął Edwin. Wszyscy chyba mieliśmy już dość wrażeń, jak na jeden wieczór. Dyskretnie wymknęliśmy się z kręgu goblinów, które właśnie przechodziły gwałtowną rewolucję obyczajową i pobiegliśmy, śmiejąc się i żartując do karczmy. Gdzieś zniknęła złość, wyparowały pretensje i nikomu nie przeszkadzały już ani hałaśliwe towarzystwo w sąsiedztwie, ani całkowity zastój w interesach. Siedzieliśmy w piątkę przy ogniu. Piliśmy herbatę z miodem i rozmawialiśmy wesoło, aż dzieciaki zaczęły ziewać, a Nud zasnął. Jak się później miało okazać, była to ostatnia spokojna chwila. Na długo. Rozdział drugi. Jako karczmasz przywykłem do tego, że bladym świtem budzi mnie głośne walenie do bram. Sara mruknęła coś sennie i naciągnęła sobie koc na głowę, ale nie miałem nic przeciwko. Już dawno odkryłem, że im dłużej śpi, tym łatwiej nam się później rozmawia. Posykując, przebiegłem po lodowato zimnej podłodze, wskoczyłem w stojące przy drzwiach buty, ostrożnie uchyliłem drzwi i wyślizgnąłem się na schody, w pośpiechu naciągając na siebie podbitą futrem kurtkę. Serce zabiło mi mocniej na myśl o tym, że być może wrócił któryś z moich przyjaciół, ale już po kilku krokach przypomniałem sobie, że każdy z nich zapewne skorzystałby z bocznej furtki. Zakrołem więc wściekle i chwyciłem tęgą lagę, którą na wszelki wypadek zawsze trzymałem przy drzwiach karczmy. Owinałem szyję grubym szalem, naciągnąłem na głowę czapę, a na dłonie rękawice, ująłem lagę mocniej i wyszedłem na dwór. W nocy przypruszyło i ubłoczony bruk podwórza pokryła w kabieli. Powleczone czarne jabłonki wydawały się wręcz nierzeczywiste, jakby przeniesione ze snu w o lepszych czasach. Mrok nocy powoli ustępował różowi poranka coraz śmielej rozlewającemu się na wschodnim horyzoncie. Walenie w bramę stało się o wiele głośniejsze. Panie Edmundzie, ktoś sapał głośno po drugiej stronie. Panie Edmundzie, otwierajcie. Głos wydał mi się znajomy, ale zapomniałem o nim natychmiast, bo w tej samej chwili z zabudynku karćmy dobiegło głośne łupnięcie połączone z trzaskiem pękającego lodu, po czym rozległ się plusk wody. Znieruchomiałem. Plusk wody? Przez moment zastanawiałem się, czy aby się nie przesłyszałem. Przecież na terenie wytyczonym przez stary, rozpadający się mur gryfa nie było nikogo poza moją rodziną, która, o ile było mi wiadomo, smacznie spała. Któż więc mógł mieszkować za zabudowaniami? Mróz był tak ostry, że oczy mi zwilgotniały. Przetarłem je dłonią w futrzanej rękawicy, a potem ująłem pałkę mocniej i zacząłem się skradać w kierunku źródła dźwięku. Stawiałem kroki ostrożnie, jak najciszej, próbując wyciągnąć jak najwięcej informacji z tego, co usłyszałem, co nie było łatwe, bo serce znów biło mi mocno, a w skroniach szumiała krew. To, co złapałem, sensu wielkiego nie miało. Chrzęst przypominający stuknięcia kęsów lodu, nieco głośniejszy, jak gdyby kawał lodu wylądował na ziemi. Dwa chluśnięcia, prychnięcie, kolejne chluśnięcie i przekleństwo w nieznanym języku. Przesuwając się powoli wzdłuż ściany karczmy, dotarłem do rogu. A to, co za nim ujrzałem, wprawiło mnie w osłupienie. Przy beczce, która zbierała deszczówkę, stał bowiem rozebrany do pasa Eliach, w pełni pochłonięty oblewaniem środowatą wodą. Przez moment mnie nie widział zajęty wcieraniem jej sobie w policzki, dzięki czemu nie dostrzegł, że odruchowo mocniej otuliłem się kożuchem. — Eliach! — bąknąłem z niedowierzaniem. Elf przestał trzeć twarz i spojrzał na mnie ze stoickim spokojem. — tak. Powiedział i powrócił do czynności pielęgnacyjnych. Ulga i zaskoczenie walczyły we mnie o lepsze. Chłopie, jak ja się cieszę, że cię widzę, wyrzuciłem z siebie. Nie żeby tutaj coś się działo, nie. Poza przybyciem tej bandy goblinów nie wydarzyło się kompletnie nic, ale martwiłem się o was i urwałem, bo elf wsadził głowę do beczki, a potem wyrwał ją z głośnym prychnięciem i potrząsnął rozbryzgując wodę naokoło. I zastanawiałem się, czy wszystko u was gra, dokończyłem. Mogłeś na przykład zapukać do drzwi, zrobiłbym ci coś ciepłego do jedzenia i może zagrzał ci wody w bali. Elf znieruchomiał na moment i spojrzał na mnie z rozbawieniem, po czym powrócił do wyżymania wody z włosów. Moją uwagę na moment zaprzątyły stróżki wody ściekające po jego nagim, muskularnym torsie, które przyprawiły mnie o dreszcz, przez co dopiero po chwili zauważyłem, że elf wyciąga sobie źdźbła słomy z włosów. Mój wzrok powędrował ku pobliskiej stajni, po czym radość zastąpiła podejrzliwość. — Aha. Zdążyłeś się przespać? Czyli do Gryfa dotarłeś już wczoraj wieczorem? Przed południem. Wyjaśnił Elf i znów zanurzył głowę w lodowatej wodzie. Wystarczyła ta krótka chwila, by podejrzliwość zamieniła się w złość. Zaraz, warknąłem. Za jak. Od tygodni razem z rodziną czuwamy przy oknach i wypatrujemy waszego powrotu. Dzieciaki co chwila wypytują, kiedy wrócą wujkowie, a ja skupić się na robocie nie mogę, bo bez przerwy myślę, czy coś się wam złego nie stało. A ty, kanalio, jedna wracasz do Gryfa i nawet przywitać, czy nie przyjdziesz? Do drzwi nie zapukasz? Kolacji z nami nie zjesz? W cholernej stajni się zaszywasz? Musiałem do pszczół zajrzeć. Burknął Eliach. Zdjął z gwoździa koszulę i naciągnął ją na mokre, parujące ciało. Do pszczół! Niech cię szlak, Eliach! Pszczoły, o ile mi wiadomo, śpią! Nad sobą usłyszałem skrzypnięcie otwieranego okna. Nad zasypanym śniegiem parapetem pokoiku na piętrze pojawiło się mocno zaspane oblicze kapłana Witalisa, byłego doradcy króla Rodgiera. Jego chudy, osobliwie włochaty tors był nagi. Skoro już o śnie mowa, wychrypiał staruszek, zmiatając brodą śnieżny puch. Wymieniłbym jeszcze parę osób, którym na nim zależy. Na przykład ja i twoja błyskawicznie ulepiłem śnieżną kulę i cisnąłem ją w Witalisa, który schował się z zaskakującą zwinnością. Z głębi zajmowanego przez niego pokoiku dobiegł cichy, kobiecy głos, co mogłem skwitować tylko ciężkim westchnieniem. Sędziwy witalis, kapłan mężny i bywały, a przy tym bezgranicznie oddany Doli, całkiem zawładnął sercem mojej teściowej. W sumie trudno się dziwić, były doradca króla Rodgiera, już w drodze do gryfa zaznaczał, że uważa swą służbę Dolinie za zakończoną i chciałby wreszcie zacząć korzystać z życia. Ale myślałem, że poprzestanie na plądrowaniu nam spiżarni. Jadł i pił za trzech i w ciągu tygodnia wyhodował sobie okrąglutki brzuszek, ale nie zapomniał przy tym o swoim powołaniu, czym całkiem zauroczył Andrę. Ta szybko zapomniała o urgo, a jej uniesienia religijne wnet weszły na zupełnie nowy poziom by z czasem przejść z religijnych w inne, bardziej przyziemne. Od paru dni Witali mieszkał z moją teściową w jednej izbie, skąd wieczorami dobiegały odgłosy co najmniej inspirujące. Nie powinienem w zasadzie narzekać, bo Andrea stała się o wiele mniej dokuczliwa, a do tego nierzadko przyłapywałem ją na tym, że uśmiechała się do siebie, ale. Cóż, pewnie wychodziłem na hipokrytę, ale na myśl o ich zbliżeniach brały mnie dreszcze. Cóż to za zachowanie? obruszył się Witali, spojawiwszy się ponownie przy oknie. — Edmundzie, wypraszam sobie taką postawę. Jestem świętym mężem i... Zatrzasnął okiennicę dosłownie na uderzenie serca przed tym, jak kolejna śnieżka zdzieliła go prosto między oczy. Odwróciłem się w stronę Eliacha, by wyładować na nim resztę złości, ale elf ruszył już z powrotem w stronę stajni. Zaskoczyło mnie to. Nazywanie Eliacha typem społecznym było niedopowiedzeniem, bo elf nie tyle ignorował normy społeczne, co wręcz nie był świadom ich istnienia. Gdyby nie to, że łączyła nas głęboka, niezachwiana przyjaźń, już dawno uznałbym go za zwykłego czubka i trzymał się od niego z daleka z obawy przed tym, że tocząca go szajba jest zaraźliwa. Podobne zachowania nie powinny mnie więc dziwić, ale tym razem wyczuwałem w jego postawie coś nowego, coś obcego. Czwórka moich najbliższych przyjaciół, Żychłoń, Gram, Eliach i Urgo, rozjechała się po dolinie, by odnaleźć i zabezpieczyć duszę troli. Czarne grudki, które zamieniały wojowników w owładnięte bezrozumną furią maszyny do zabijania. Sekret dusz został dobrze ukryty, ale ostatnimi czasy zaczęli się nim interesować najgroźniejsi znani nam agenci złego. trujący grzesznicy, przez co w dobrze pojętym interesie Doliny dusze należało na powrót ukryć albo zgoła zniszczyć. Tym, który swego czasu zgromadził ich najwięcej, był król Rodgier. Dziad, książąt Ruperta, Fryderyka, Nikodema i Stefana oraz księżnej Janny który przy wsparciu krasnoludów pokonał rejzę troli Wachana Biczyska pod Chremięgą. Król jakoś nie zapisał się w Annałach jako władca szczególnie bystry czy przenikliwy, ale na szczęście w porę zdał sobie sprawę z niszczycielskich właściwości dusz. Podzielił więc swój łub na czworo i ukrył go w czterech miejscach w dolinie, których lokalizację poznaliśmy podczas ostatniej wyprawy. Eliach wziął na siebie zadanie sprawdzenia jednego z tych miejsc. Świetlistej Puszczy. Był to las znajdujący się niemalże w samym sercu doliny, słynący głównie z tego, że latem stawał się ośrodkiem pielgrzymek elfów z leżącej kilkadziesiąt mil dalej Elfiri. Mało kto zadawał sobie pytanie, po co właściwie elfy tam zmierzają. Mieszkańców doliny o wiele bardziej intrygowało to, że na czasowych wypraw elfy porzucały wszelkie ograniczenia natury towarzysko-płciowej i obdarzały swymi wdziękami każdego, kto się napatoczył. Pielgrzymki te, z racji swego charakteru zwane chendożynkami. Odbywały się jednak w czerwcu i z tego co wiedziałem, elfy nie mieszkały w świetlistej puszczy na stałe. W dolinie zamieszkiwały jedynie osadę zwaną Górczyca. Choć po mazakrze, którą podczas właśnie urządził mnie jaki hrabia Henryk Dawlon, nie było ich tam wiele. Eliach zachowywał się dziwnie, oschlej niż zwykle, jakby nadal usiłował przepracować jakieś wydarzenia. Czyżby przeżył coś nieprzyjemnego na trakcie? Czyżby spotkał kogoś w świetlistej puszczy? Patrzyłem, jak odchodzi do stajni, wiążąc mokre włosy w koński ogon i... Westchnąłem ze złością. Wiedziałem, że nie było sposobu, by zmusić zdrania do mówienia. Od dawna przeczuwałem, że Eliach skrywa niejedną gorzką tajemnicę, ale pomimo lat znajomości nigdy nie zdradził nam dosłownie niczego. — Panie Edmundzie! Od bramy niosło się coraz bardziej płaczliwe wołanie. — Otwórzcie! Otwórzcie! Bieda nam nastała! — Nagle przypomniałem sobie o gościu pod bramą. — Bieda? — mruknąłem z niepokojem. — Jaka znowu bieda? Podniosłem lagę i ruszyłem szybkim krokiem ku bramie, po czym wbiegłem po zaśnieżonych stopniach i spojrzałem z góry na wołającego. Po drodze połączyłem głos z imieniem. Nie byłem przeto zaskoczony widokiem niejakiego szmyrgla, osobnika pochodzącego z sąsiedniej wsi Rympał, który często do gryfa zaglądał, ale nigdy nie obudził ani odrobiny mego zaufania. Ciągnęła się bowiem za nim woń człowieka, który podejmie się zrobienia dosłownie wszystkiego, o ile nie będzie go to kosztować zbyt wiele wysiłku. Obieca wszystko, z czego będzie mógł się wyłgać i powie wszystko, pod warunkiem, że zdoła w porę schować się za czyimiś plecami. Wszystkie te cechy maskował żabim uśmiechem, płaczliwym tonem i umiejętnością wykonywania kilkunastu ukłonów na minutę. Innymi słowy, w promieniu wielu mil nie znalazłoby się człowieka równie śliskiego, przewrotnego i odstręczającego. Czego chcesz, Myrgiel? zawołałem. Zwłaszcza o tej porze, co Och, panie Edmundzie! Przybysz rymnął na kolana i złożył dłonie jak przed kapłanem Doli. Bieda! Ogromna bieda! Panie Edmundzie, zadumałem się na pokaz. Cóż za wstrząsająca zmiana. Wszak ostatnio, gdy dopisał ci grosz, wołałeś na mnie Ej, Edmund, czy jak cię tam mać nazwała? A później, gdy już zainwestowałeś u grosz w piwo, słyszałem coś na kształt. Ty gruby. Nalałbyś szefowi, co? Och, panie Edmundzie, złociutki. Szmyrgiel chciał się na kolanach. Przecież to nie ja. Ja bym nigdy niczego złego o was nie powiedział. Gdzieżbym tam ja, panie, kochany? Czego chcesz, Szmyrgiel? Wpuśćcie, to wam powiem. Poszed stąd i głowy mi nie zawracaj. Powiem. Powiem, wszystko powiem. Szmyrgiel niemalże płakał. Tylko obiecajcie, że mnie nieszczęsnego nie porzucicie. Powiało i chłód wdarł mi się pod szal. Znów przeszył mnie dreszcz. Jednocześnie wydawało mi się, że gdzieś daleko zamigotały odległe, niewyraźne ogniki. Służyłem w wojsku podczas waśni i parokrotnie widziałem już podobny obraz. Gdzieś płonęły zabudowania. Jedyną wsią, którą widać było z murów gryfa, był Rympał. Spojrzałem uważnie na szmyrgla i podjąłem decyzję. Kilka uderzeń serca, później byłem już na dole i otwierałem boczną furtkę. — Właś! — warknąłem. — Tylko się nie drzej za głośno. Szmyrgiel jadł dokładnie tak, jak żył, co było dla mnie widokiem nie do zniesienia. Odwróciłem się więc i ukłócnąłem przy kominku, gdzie przez moment zajmowałem się dorzucaniem drew do ognia, próbując zignorować siorbanie i ciamkanie niespodziewanego gościa. W końcu odwróciłem się przekonany, że ten już się uporał z miską owsianki — Niestety za wcześnie. Szmyrgiel wprawdzie wydłubał już resztki owsianki z miski, przystąpił jednak do skrupulatnego oblizywania palców. — Przestań, Szmyrgiel! — westchnąłem. — Natychmiast przestań, bo odruchowo zaczynam się zastanawiać, co wcześniej obłapiałeś. I mów o wszystkim, czego byłeś świadkiem. — A znalazłoby się jeszcze trochę tej wspaniałej owsianeczki? — zapytał skruszonym tonem gość. — Nie wzgardziłbym jajeczniczką, rzecz jasna, zwłaszcza co się stało w Rympale Szmyrgiel — warknąłem. — Gdzie? — przybysz z Rympału zamrugał parokrotnie, jakby pełen żołądek zamazał mu wszelkie wspomnienia. — Widziałem ognie. — Rympał się pali, czy co? E, — I Nie, to znaczy, tak, chyba, tak, możliwe, bo strasznie źli byli — Szmyrgiel zamachał rękami. Kto? Syknąłem, ledwie panując nad emocjami. Kto się rozeźlił? Werbunkowi, hey, wyjaśnił Szmyrgiel. Werbunkowi, wybałuszyłem oczy. Książę Stefan do wojska zaciąga? Nie, nie Stefan. Inż. mnie krzyczeli Fryderyk, zda mi się. Odebrało mi mowę na moment. Co takiego? Książę Fryderyk? Przecież... Na pewno nie, Stefan? i Na pewno, przecie bym zapamiętał. A piwa dacie, panie Edmundzie, złociutki. Dobry, kiedyś takie u was piłem. Machnąłem ręką, by na moment się zamknął i skupiłem się na gonitwie myśli w mojej głowie. Fryderyk. Książę Fryderyk przeprowadzał werbunek do wojska w okolicy Gryfa? Jakim to prawem, przecież te ziemie od lat należały do Stefana. Czyżby więc książęta skoczyli sobie do gardeł? Przygryzłem wargi. Sama w sobie walka między Stefanem i Fryderykiem byłaby dla naszych okolic wielką tragedią, ale ja, w przeciwieństwie do Szmyrygla i wszystkich innych ludzi, znałem jeszcze jeden ponury sekret Fryderyka, przez który takowe starcie zyskiwało znacznie poważniejsze konsekwencje. Panie Edmundzie, kochany, dobrze bym zrobił, żebym się do pana udał. Oj, dobrze. Smyrgiel Tak żeby się tych werbunkowych wystrychał rety. "Chycie mnie spokojnemu człowiekowi do wojska iść. Zablaskał przy tym i pokręcił głową z niedowierzaniem, jakby nie mógł się nadziwić niesprawiedliwości świata. Zebrało mi się naciętą ripostę, ale w tej samej chwili moją uwagę przyciągnął ruch na schodach. Sara, wciąż w koszuli nocnej, na którą narzuciła wełniany sweterek, schodziła w dół, ziewając przeciągle. Część napięcia natychmiast mi opuściła, bo kochałem jej wygląd zaraz po przebudzeniu, równie intensywnie jak ona go maskowała. Na dole, Edmund, wymamrotała. Kto się tak wydzierał? Obedrę gnojka ze skóry, bo to pierwsza noc bez tych przeklętych bębnów i. Wtedy dostrzegła szmygla i zatrzymała się w pół kroku, a na jej twarzy pojawiło się obrzydzenie. Odruchowo otuliła się mocniej sweterkiem. A ten co tu robi? Szanowna pani Edmundowa. Nieproszony gość zerwał się i powitał ją czymś, co w jego mniemaniu przypominało ukłon. — Pani mąż użyczył mi gościny, bo mógł głodny i potrzebujący. — Dobrze, że już nie jesteś. Odwróciłem się ku niemu. — Wynocha stąd. — Ale... Szmyrgiel zamlaskał nerwowo. — Ale i jakże to tak? — Spadaj stąd. Werbunkowi już sobie pojechali, a... Szmyrgiel zerknął z narastającym przerażeniem na drzwi. — Ale jeśli nie... Ująłem mocniej pogrzebacz, co dla człowieka jego pokroju stanowiło wyraźny i zrozumiały sygnał. Burknął coś pod nosem, podszedł do drzwi, zerknął jeszcze raz z podełba i wyślizgnął się na zewnątrz, wpuszczając do środka powiew w chłodu. Płomienie w kominku zatańczyły z sykiem. Co się dzieje? spytała cicho Sara podchodząc bliżej. Była cudownie wprost rozczochrana, ale w jej wzroku nie było ani odrobiny zaspania. Patrzyła bystro i uważnie, a ja wiedziałem, że w takich chwilach jest w stanie przejrzeć każde kłamstwo, choć mi nawet nie przyszło do głowy, by ją wyprowadzić w pole. Nie w takiej sprawie. Nie wiemy. mruknąłem i dorzuciłem szczapę do ognia. Ten padale stwierdzi, że w rympale pojawili się wysłannicy księcia Fryderyka, którzy wcielają ludzi do wojska. Fryderyka? Sara otworzyła szeroko oczy i zasłoniła usta dłonią. Nie Stefana. Wydawało mi się, że z daleka dostrzegam jakieś pożary, powiedziałem nie patrząc na nią. Stefan nie paliłby własnych włości. Niewykluczone, że dzieje się coś niedobrego. Kolejna waśń? Sara powoli, lekko drżąc, nabrała tchu. Nie wiemy, przygryzłem wargę. Może równie dobrze ten pieprzony szmiergiel mógł dostrzec pożar jakiejś stodowej i wcisnąć mi historyjkę o poborze w Rympale, by móc się za darmo nażrzeć. Posłuchaj, ująłem jej ciepłe dłonie. Nam nic nie grozi. Nie wiemy, czy doszło do jakichś działań wojennych, a jeśli rzeczywiście tak się stało, nikt nie jest na tyle głupi, by atakować karczmy. Miejsca takie jak gryf są zbyt cenne. Na pewno Sara wpatrywała się we mnie z nadzieją. Jakoś wytrzymałem jej wzrok. Wiem, co mówię, oświadczyłem, choć moje dotychczasowe doświadczenie wcale nie dawało mi pewności. Mimo to, obudź dzieci, daj im coś do jedzenia. A ja osiodłam konia i podjadę do Rympału. Może się dowiem czegoś więcej. Ale zostaw konia w lesie, jeszcze przed wsią, powiedziała ostro Sara, i przekradnij się do niej ścieżkami żywłonia. I żadnego ryzyka, jasne? Żadnego. Obiecałem żonie mocnym głosem, co stanowiło szczyt moich umiejętności aktorskich. Podszedłem do szafy w kuchni, gdzie trzymałem broń, zapinając pas z mieczem, przekląłem swojego pecha. Tęskniłem za moimi towarzyszami i martwiłem się o nich, ale w tej chwili po prostu mi ich brakowało. Bo stą zgrają u boku każde niebezpieczeństwo tego świata przestawało wydawać się nawet w połowie tak groźne. Odwykłem od tego, pomyślałem ze złością, dobierając sztylet. Odwykłem od działania samotnie. Ba, nie umiałem tego robić. Nagle poczułem się opuszczony. Bez kwaśnych mineliacha, głupkowatego uśmiechu zwierzaka, Spokojnych spojrzeń Urgo, ciętych komentarzy Grama i burknięć Żychłonia stawałem się człowiekiem zagubionym, marną jedną szóstą idealnej kompozycji. Niestety, Dola zażyczyła sobie, byśmy się rozstali. Gram udał się na północ, ku górom. Żychłoń wędrował przez wichrowiny. Urgo skierował się do Sokolnika. Zwierzak, który kręcił się przy gryfie, zniknął kilka dni temu, a Eliach, który wrócił wczoraj, najwyraźniej musiał przeleżeć jakąś traumę w sianie. Na myśl o elfie zrobiło mi się nieco raźniej. Właśnie, mruknąłem, dopiąwszy przeszywanice. Przecież jest Eliach. Wywlekę go z tej stajni, by się na coś przydała. potem może sobie leżeć choćby do nocy zstąpienia doli. Pokrzepiony tą myślą wyszedłem z powrotem do głównej izby, gdzie ujrzałem witalisa pogrążonego w cichej rozmowie z Sarą. Słysząc moje kroki, stary kapłan zerknął na mnie i wyprostował się. Z jego chudych barków zwisał ciepły płaszcz z kapturem, a sękata dłoń zaciskała się na tęgiej pałce. Na piersi nosił symbol kapłanów doli. Siodłać konia będziesz? spytał, unosząc brew. Próbowałem go kiedyś namówić, by sam to zrobił, ale jak dotąd nie dał rady, burknąłem. Aleś ty dowcipny, skrzywił się starzec. Już chyba wolę jak rzucasz śnieżkami, we mnie i twoją teściową. Co takiego? Zainteresowała się Sara. Edmund, czy tobie do reszty nie przejmuj się nim, moja droga, rzekł kapłan. Na uszu po drodze. Osiadłaj dwa konie, chłopcze, bo jadę z tobą. Vitalis budził we mnie na przemian sympatię i niechęć. Od przyjazdu do gryfa przeważała raczej ta druga, ale na myśl o tym, że byłby gotów wybrać się na zwiad razem ze mną, poczułem gwałtowną ulgę, którą skwapliwie zamaskowałem. Spojrzałem na niego z udawaną niechęcią i oświadczyłem. Dam sobie świetnie radę. Nie trzeba miniańki. Wiem, że ci nie trzeba... Kapłan zaśmiał się sucho. Natomiast jeśli do owego rympału zawitały kłopoty, sam ich nie powstrzymasz. Ja zaś, dotknął symbolu Doli, mam pewne szanse. Cóż, trzeba było przyznać mu rację. Dola była najważniejszym i od pewnego czasu jedynym bóstwem doliny, a kapłani dzierżyli wielką władzę, nierzadko wywierając wpływ na świeckich rządzących. Wydawało mi się, że nawet skandal z głosicielem Godyrusem, który mocno zbłądził z kapłańskiej ścieżki, w żaden sposób świątyni Doli nie zaszkodził, gdyż wiara zbyt mocno zakorzeniła się w sercach i duszach mieszkańców doliny. Niechętnie skinąłem głową. Może i racja mruknąłem. Osiadłem dwa konie. W tej samej chwili drzwi uchyliły się i do środka zajrzał szmergiel. Czy ja ci właśnie stąd nie wypieprzyłem? warknąłem. Drogi do bramy nie możesz znaleźć, żeś mnie pan w sprawie tych werbunkowych okłamał, panie Edmundzie złociuteńki. Wybełkotał pospiesznie szmergiel i wślizgnął się do środka, by podstawować na czworakach w stronę najbliższej ławy. Co z nimi? Bo oni wcale sobie nie poszli. Pod drzwiami stoją. Oświadczył już silniejszym głosem, ledwie widoczny w ciemnym kącie. Edmund z za niedomkniętych drzwi dobiegło stłumione wołanie. Edmund zwany kociołkiem, Sara wpatrywała się we mnie szeroko otwartymi, szklistymi z przestrachu oczami. Wiedziałem, że bez względu na wszystko powinienem podejść do niej i zapewnić, że nie ma powodu do obaw, ale na myśl o tym, że jakieś przybłędy wdarły się na dziedziniec mojej karczmy i miały czelność wołać mnie po imieniu, trafił mnie szlak. Wycedziłem głucho jakieś przekleństwo i w kilku krokach znalazłem się przy drzwiach. Z chwilą, gdy przestąpiłem próg, ów gniew nagle ostygł na tyle, bym zrozumiał, że życie takie, jakim znałem je do tej pory. Przypuszczalnie dobiegło końca. Stojący przede mną mężczyzna był ode mnie wyższy i roślejszy, a żelazny powgniatany na pierśnik z ogromnymi naramiennikami czynił go jeszcze potężniejszym. Dla kontrastu nie nosił hełmu ani nawet czapki, przez co jego całkowicie łysa czaszka była zaróżowiona od chłodu. Na jego długich, niemalże kobiecych rzęsach osiadł biała wyszron, a spojrzenie, którym mnie obdarzył, było równie zimne jak powietrze tego poranka. W krzywym uśmiechu, który oszpecił jego oblicze, również ciepła się nie dopatrzyłem. — Wydawało mi się, że będziesz ciut większy — mruknął łysy olbrzym. — A wam, chłopaki? — no — burknął żołnierz w szerokim, skórzanym kapeluszu. — Mały jakiś, grobawy — zauważył inny, który stał w rozkroku z kuszą. Dzikie wzburzenie wyparowało w mgnieniu oka, ustępując zdrowemu rozsądkowi, który dokonał błyskawicznej analizy. Łysy rycerz w napierśniku, pięciu knechtów, w tym dwóch z kuszami. Usmolone twarze, pęta przy pasach, głębokie skaleczenie na policzku jednego ze zbrojnych, siniak na czole innego. I tuniki z fioletowym kielichem, znakiem księcia Fryderyka. Durny szmyrgiel jednak się nie pomylił, przeszło mi przez myśl. Ludzie księcia Fryderyka prowadzą nabór na ziemiach Stefana. Co tu się na dole wyprawia? Kim jesteście? Warknąłem, robiąc krok ku obcemu. I co tu robicie? Wypełniamy wolę miłościwie nam panującego księcia Fryderyka. Oznajmił łysy z niemalże autentycznym oburzeniem. Który to książę kazał nam ogłosić obowiązek poboru we wsiach Rympał, Rżysko i Taradejka? A od kiedy to książę Fryderyk ma cokolwiek do powiedzenia na tych ziemiach? Spytałem głośno, niemalże wyzywająco, biorąc się pod boki. Retty. Nie wiem. Na no, obliczu rycerza tym razem pojawił się smutek, natychmiast zastąpiony szczerą radością. Aż tak bardzo to się polityką nie interesuje. Na szczęście jego książęca mość z całkowitą pewnością wyjaśni ci wszystko osobiście, bo przykazał mi, bym cię czym prędzej zabrał na krzemyk. Co takiego? Zmarszczyłem brwi z niedowierzaniem. Stolice zobaczysz, mości Kociołku, zaśmiał się rycerz. U samego księcia będziesz gościł. Wiem, że Fryderyk jest wielce Twojej osoby ciekaw. Chcę dla przykładu o jakimś spotkaniu w dworku myśliwskim księcia Ruperta pogadać. Szczególnie znam bom, jak rzekł, niepolityczny. Ale musi to ważna sprawa być, bo książę raczy na to wspomnienie pludzi parskać. Po plecach spłynął mi lodowaty dreszcz i nagle pozazdrościłem szmyrglowi ukrytemu w cieniu pod ławą. Doskonale wiedziałem, o czym mój mówi. Dworek myśliwski Ruperta był miejscem tajemniczego spotkania między trójoką grzeszniczką, agentką złego sprzymierzoną z księciem Fryderykiem, a samym Rupertem, jego żoną Marianną i córką Matyldą. Owocem owego spotkania miał być traktat scalający Krzemek z Sokolnikiem oraz cementujący ową umowę ślub Matyldy z Ignacym, synem Fryderyka. Naszym staraniem wysiłki złego spełzły na niczym, do ślubu nie doszło, a Rupert zrozumiał, jak mało brakowało, by stał się zabawką w rękach złego. Ja zaś pojąłem, że złe zapuściło korzenie znacznie głębiej niż sądziłem. Zawładnęło bowiem Fryderykiem, najstarszym i najmądrzejszym z synów Rodryka, władcą księstwa Krzemyk. Pytanie brzmiało, i co ja, kucharz i karczmarz, miałem z tą wiedzą począć? Prawdę znali wszak pozostali władcy Doliny i to oni powinni wyciągać odpowiednie wnioski, tym bardziej, że na przestrzeni minionych kilku miesięcy każde z nich musiało się zmierzyć z intrygami złego. To oni odpowiadali za przyszłość Doliny i spokój swoich poddanych. Oni, a nie ja. Zapracowany gospodarz i znękany mąż i ojciec trójki dzieci. Najwidoczniej jednak nie uznali za stosowny nawet kiwnąć palcem, a ja nie dość, że ich już przed owymi intrygami wybroniłem, to jeszcze teraz musiałem mierzyć się z zemstą Fryderyka. Jasna cholera, pomyślałem z narastającą rozpaczą. Tylko tego mi brakowało. Mam nadzieję, że dzieciaki śpią i nie będą patrzeć na to, jak ich tatę wiążą jak prosiaka. Cieszyłem się tylko z tego, że nie zdążyłem obudzić Eliacha. Mój przyjaciel był znakomitym wojownikiem, ale nawet on nie byłby w stanie poradzić sobie z szóstką zbrojnych tym bardziej, że któryś z nich mógłby mi w każdej chwili wpakować bełtwo oczodoł. Odsiedź jednak przybyła, choć z nieoczekiwanego kierunku. Usłyszałem skrzypnięcie zawiasów i trzask zamykanych drzwi, a potem kroki na śniegu. Stojący przede mną rycerz uniósł brew z niedowierzaniem. Dola nakazuje wam schować oręż. Szlachetni przybysze! W mroźnym powietrzu poniósł się donośny, uroczysty głos Witalisa. Wszak wszelkie spory można rozstrzygnąć przy stole, w atmosferze zrozumienia i szacunku. Dola uczy, że żaden gwałt nie przystoi ludziom, którzy liczą na błogosławieństwo. Spory! przerwał mu z rozbawieniem mój syrycerz. Przecież ja, dziadku, z nikim tu sporu nie mam. Ja tylko rozkazy wykonuję. Dziadku, warknął Witalis. Zerknąłem w bok i ujrzałem święte oburzenie w jego zmrużonych oczach. Twarz, na ogół rozpromieniona, była teraz definicją kaznodziejskiej surowości, a rozwichrzona broda sprawiała, że stary kapłan wydawał się nieobliczalny w swoim gniewie. — Wiesz, co się dzieje z tymi, którzy urągają świętym mężom? — huknął z takim przekonaniem, że druchowo cofnąłem się o krok. — Wiesz, jaki los pisany jest tym, którzy lżą dole i jej wiernych służących wraz z nią? — mierzył drżącym palcem w napierśnik rycerza, który powoli pokręcił głową. — No właśnie cholera nie wiem — powiedział skarżącym się tonem. — Ja w ogóle, okazuje się, niewiele wiem. Przeklinam cię! zawył Witalis, unosząc obie dłonie. Przeklinam! Dolo, przybądź i rozszarp duszę tego plugawca. Duszę ma znaleźć, co? Łysz odezwał się tonem, w którym czaiło się coś mrocznego. Toś właśnie przydzielił dziadku doli niezłą robotę. Mogę, mocarz? spytał żołnierz w kapeluszu. Się nie krępuj. Knecht nagle poderwał włócznię, o którą się wspierał, zakręcił nią młyńca, aż powietrze zachuczało i z całej siły uderzył kapłana w czaszkę. Rozległ się suchy trzask, po czym Witalis osunął się na zdeptany śnieg. Patrzyłem na to z niedowierzaniem, bezwolny i sparaliżowany strachem. Na skraju świadomości zanotowałem, że skarczmy dobiega stłumiony wrzask Andrei, a potem odgłosy szamotaniny, ale moją uwagę w pełni pochłonął teraz przybysz zwany mocarzem. Patrzył na mnie... I uśmiechał się kpiąco, jakby nie przejmował się wcale tym, że z jego rozkazu podwładny dopuścił się świętokradztwa. – To jak będzie, mości Edmundzie? – zapytał. – Dobrowolnie skorzystasz z książęcego zaproszenia, czy ciebie też trzeba najpierw w mordę strzelić? To był bezpłatny fragment. Po więcej zapraszamy do aplikacji Audioteki.